Rząd Platformy Obywatelskiej nas oszukał. Rząd Platformy Obywatelskiej przekazuje w świecie fałszywy obraz Polski. My Polacy, jak rzadko kto, wyczuwamy fałsz. My Polacy doskonale wiemy, w jaki sposób czują się ludzie, którzy muszą w powstaniach czy wojnach w pośpiechu porzucać dorobek całego życia i swych przodków i tułać się po świecie. My nie jesteśmy ksenofobami. My jesteśmy racjonalnymi ludźmi, którzy rozumieją, co oznacza destabilizacja Europy, co oznacza destabilizacja Polski. W Polsce system nie działa. Dlatego jest nas tu tyle, dlatego tyle osób pragnie zmienić system. Polski rząd nie jest w stanie zadbać o podstawowe prawa Polaków do mieszkania, do opieki zdrowotnej, do bezpieczeństwa. W tym momencie polski rząd, obecny rząd, jest odpowiedzialny za destabilizację, próbę destabilizacji Polski. Dlatego gorąco zachęcam wszystkich do wspierania antysystemowych ugrupowań w tych wyborach. Musimy odebrać im władzę, bo po prostu nas kompromitują. Pamiętajcie jedno, my nie jesteśmy przeciwko niesieniu pomocy potrzebującym. Pomoc potrzebującym i krzywdzonym zawsze tak. Nie dla nielegalnej imigracji, która ma zdestabilizować Polskę. Czołem Wielkiej Polsce! Brawo! Proszę Państwa, zbliżam się. Przypominam, że w przyszłą sobotę o godzinie 18 na Tuwima 34 odbędzie się spotkanie rekrutacyjne w Młodzieży Wszechpolskiej. Dziękuję. Manifestację uważam za rozwiązaną. Jeszcze raz apeluję o zwrot naszych planów, naszych tego rozwiązania. Naszych planów, transparentów, które rozdawaliśmy. Wojtek, ty jako stary opozycjonista, po co ty tu przyszedłeś? Znowu walczysz? No mnie. Pilnuj tych węży. To jest moja grupa wsparcia. Po co wy tutaj przyszliście? Możecie powiedzieć? Nie chowajcie się, tylko mówcie. Po co żeście przyszli tutaj? Przeciwko imigrantom. Ale co oni wam zrobili? Chcą nam wprowadzić prawo szariatu. A i nie chcemy chodzić w burce. Nie chcemy. A no właśnie. To przyszłyście tutaj po to, żeby w burce nie chodzić. My to organizowaliśmy, proszę pana, jako Młodzież Wszechpolska. Nie przyszliśmy, tylko organizowaliśmy. Byliśmy dzisiaj świadkami spalenia dwóch flag, między innymi jednej flagi to Unii Europejskiej. Co sądzisz na temat tego nowego, starego ceremoniału, bo no, ostatnio bardzo często różne flagi się pali. Myślę, że flaga, że Unia Europejska stała się takim symbolem narzucania nam swojej woli, narzucania nam rozwiązań, których nie chcemy. Nie chcemy jako Polska i na które nie możemy się zgodzić. I jest to, mimo wszystko, jest to w dalszym ciągu pokojowa manifestacja swoich przekonań. Tak? My nie wysadzamy się w powietrze, tylko palimy flagi. Tak? Czyli chcesz powiedzieć, że lepiej palić flagi, niż doprowadzić do ekstremalnych rozwiązań, gdzie będą ginąć ludzie, tak? Dokładnie, oczywiście tak. Mamy tutaj pięknie wyremontowane podwórko, które... No właśnie widzę, takie srebrne, tak, złote jakieś, srebrne, mieni się. Złoto, no mieni się, mieni. Ono symbolizuje te wszystkie nasze cztery kultury, tak? Tutaj jak w lustrach odbijają się cała dusza Łodzi, tylko że niestety te podwórka są w tej chwili puste. Martwe. Nie ma tutaj ludzi. Są tak, martwe. Kiedyś dzieci na trzepakach latały, a dzisiaj... Kiedyś dokładnie, teraz dzieci... Nie ma dzieci. Nie ma dzieci, tak. Nowe osiedla Łodzi również, prawda? Mają pełno wyremontowanych placów zabaw, gdzie ja chodzę ze swoimi dziećmi i jestem tam sam. Czyli co tym młodym ludziom, którzy dzisiaj przyszli na ten marsz, byś doradził? No jesteś kandydatem na posła z ugrupowania Kukiz 15. Co byś im doradził, że co mają zrobić? Pierwsze, co trzeba zrobić. Głos
głosujcie mądrze. A drugie? Drugie? Przeciwić kulturze, jak możemy sprzeciwić się kulturze islamu? Skoro statystyczna rodzina islamska ma 8, 10 dzieci. Nie wspominając o tym, że każdy mężczyzna ma chyba 4 żony. No tak, 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 tak. A my możemy robić to samo. Czyli co proponujesz, żeby robić? Dzieci. Tak jest. Nasz kandydat na posła Grzegorz Gębalski proponuje, żeby pierwsze co zacząć robić, to ożywić te podwórka i robić dzieci. No właśnie, nie lepiej jakby przybyła nam piąta kultura. W Łodzi byśmy mieli miasto 5 kultur i do tego doszłyby parę meczetów. Nie lepiej tak by było zrobić? No właśnie obawiam się tego, że te 4 kultury, których symbolem można powiedzieć jest Łódź, zawsze coś budowały, zostawiały po sobie. Zostawiały po sobie takie pasaże, prawda? Ta piąta kultura, którą chcą nam tutaj zaszczepić trochę na siłę, charakteryzuje się w ostatnich latach raczej niszczy niż buduje. We Francji piękne świątynie są przerabiane na meczety. W krajach islamskich, w Afganistanie są niszczone wielowiekowe, jest niszczony wielowiekowy dorobek kultury. Wielowiekowy dorobek kulturalny. Ludzkości. Ludzkości. Można powiedzieć dziedzictwo ludzkości, tak? Wszędzie, gdzie przychodzi do nas islam, natychmiast mamy zamachy, natychmiast mamy